Cześć, z tej strony Michał, witam Was w kolejnym odcinku z serii polskiej aplikacji w App Store, który tworzymy wraz z serwisem igiełda.com. Dzisiaj zajmiemy się aplikacją Foldify od polskiego studia Pixel, która pojawiła się dokładnie 12 grudnia w App Store. Od tamtego czasu cieszy się dosyć sporą popularnością, a jej cena oscyluje od dolara do nawet 4 dolarów, czyli właśnie jeżeli oglądacie ten filmik dzisiaj, czyli 15 lutego 2013 roku, cena tego programu wynosi 4 dolary. Zacznijmy od tego, czym program właściwie jest. Nie jest to ani gra, ani program, który miałby posłużyć nam właściwie w jakimś celu. Po prostu przy nim fajnie się będziemy bawić, jeżeli można to tak nazwać. I po prostu, no jest fajny. Zaraz pokażę dlaczego. Na początku mamy tutaj taką zakładkę My Foldify, czyli właśnie te nasze projekty, które wykonaliśmy. Klikając plus, będziemy mieli możliwość wyboru 16 szablonów. Jak widzicie, są to oczywiście figury przestrzenne. Wybierzmy sobie na przykład właśnie coś takiego. No i tak, po lewej stronie mamy generowany w czasie rzeczywistym podgląd 3D, który możemy tutaj obracać dowolnie, a tutaj nasz projekt, po którym będziemy rysowali. Tutaj mamy kilka narzędzi, między innymi wybór koloru, jest tutaj naprawdę cała cała paleta barw. Tutaj mamy możliwość przełączenia między ołówkiem, a właściwie jakimś tam pisakiem czy pędzlem. Oczywiście to zależy grubość tutaj od tego. Mamy też gumkę. I fajną rzeczą są właśnie te przygotowane przez twórców różne grafiki, które przyciągamy i następnie nakładamy na aplikację. Wszystko możemy oczywiście skalować, obracać. Działa to bardzo płynnie. Jak widzicie, używam iPada mini, także na iPadzie 4 czy 3, który jest znacznie mocniejszy, też nie będzie żadnego problemu. Wszystko działa bardzo fajnie, bardzo ładnie to wygląda, nic się nie zacina. No i cóż, dobra, na razie może usuńmy te rzeczy, które pododawałem. One sobie idą tutaj. I kolejną rzeczą jest wypełnienie. Właściwie po prostu wybieramy kolor, taki niezbyt przyjemny. Klikamy i zostaje obszar, który tutaj mamy wypełniony. Dalej też jest pobór koloru, czyli ta taka, nie wiem jak nigdy to narzędzie się nazywało, aczkolwiek klikając na przykład tutaj, zostanie pobrany kolor zielony. Więc jak widzicie, mamy tutaj naprawdę niezliczone możliwości. Możemy sobie rysować, czy to narysować chociażby twarz. Teraz nie będę się oczywiście do tego przykładał, no bo chodzi tylko o to, żeby Wam pokazać, jak to tutaj działa. Narysujmy oczy, ale też możemy wybrać sobie jeden z tych szablonów, chociażby okulary. Okej, rękę gdzieś tutaj niech sobie będzie. I tak właśnie to wygląda. Co jest bardzo ciekawe i co mi się bardzo podoba, to że klikając tutaj w ikonkę drukarki, możemy wydrukować tą właśnie figurę, jeżeli tak to można nazwać, lub wysłać mailem w formacie PDF i później wydrukować. I jak już sobie to wydrukujemy, możemy bez problemu to złożyć, czyli te zagięcia musimy tam do siebie dopasować, po czym otrzymamy właśnie w tym przypadku na przykład taką kulkę. Jak widzicie, tutaj jest kilka przykładów, co możemy zrobić, tak, jakiś samochód, autobus, domek. Tutaj kilka moich, na przykład taki oto kolorowy sześcian. Także gdybym po prostu go wydrukował w tym momencie, musiałbym go tam zagiąć, tutaj mamy siatkę tego sześcianu i postawiłbym go sobie na przykład na biurku. Kolejną rzeczą jest tutaj sklep online, że tak mogę to nazwać, gdzie widzimy po prostu nie aplikacje, tylko projekty innych ludzi. Nie wiem czemu bardzo dużo ludzi nawiązuje do Minecrafta, przez chociażby TNT, czy ten piec, ale jest tutaj też kilka innych, bardzo fajnych, o na przykład iPhone 5. Bardzo fajny, możemy tutaj to polubić. A, musimy się zalogować. Możemy to posegregować według najlepszych, najnowszych i najczęściej lubianych.
Jeszcze tutaj mamy zakładkę Extras, możemy kupować jakieś różne rzeczy. Mnie to nie interesowało, dlatego musicie się sami z tym zapoznać. Aczkolwiek jak widzę, rzeczy te są darmowe. I to byłoby właśnie na tyle. Tak wygląda aplikacja z Foldify, która pojawiła się w grudniu. Jednak nie mówię, że macie tą aplikację kupić już teraz, aczkolwiek jeżeli pojawi się jakaś aktualizacja, która posiadałaby przecenę tej właśnie aplikacji, czyli Foldify, to naprawdę warto. Spędzicie przy tym trochę czasu, pobawicie się kolorami, może coś wydrukujecie. Jest to naprawdę fajnie, to działa, naprawdę mi się to podoba, spędziłem trochę czasu rysując. Oczywiście nie jest to do niczego właściwie potrzebne, ale jak zawsze wydaje mi się, że zawsze fajnie pokazać też na przykład znajomym możliwości chociażby samego iPada. Także to byłoby na tyle, do zobaczenia.